Szanowny panie marszałku, panie i panowie posłowie. Podstawowym celem sprawowania władzy jest troska o ludzi, wspieranie ich w dążeniu do realizacji pełni człowieczeństwa, tworzenie mechanizmów legislacyjnych dla dobra obywateli. Władza, która zawsze niezależnie od układu sił czy marketingu politycznego traktowana jest jako autorytet, powinna nie tylko świecić przykładem, ale również wskazywać dobre praktyki, a także wspierać podmioty życia publicznego, które pokazują, jak powinno wyglądać dobre życie. Trzeźwość to stan świadomości adekwatny do świata rzeczy zewnętrznych. To umysł naturalny, poznający i współtworzący świat ludzkich relacji, bez tak zwanych zaburzaczy umysłu, czyli bez środków psychoaktywnych. Tylko bowiem trzeźwa ocena świata pozwala tworzyć normalne więzy międzyludzkie. Uchwała stanowi swoistą deklarację zwrócenia uwagi obywatelom na problem, z którym należy się ciągle mierzyć w naszym kraju, w naszych rodzinach. Walka o trzeźwość to nie tylko bój o stan świadomości poszczególnych ludzi, czy w końcu całego narodu. To ciągła i nieustanna wojna o zadbane dzieci, o kochające się rodziny, o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Militaryzacja powyżej zawartych sformułowań jest celowa, albowiem alkohol uzależnia, a odrzucenie go to spór wewnętrzny, ciągły pojedynek z samym sobą bądź najbliższymi. A w przypadku ludzi troszczących się o życie społeczne to walka o niezłomność ludzkiej woli, ciągłe jej wspomaganie czy pomocy przeróżnych bodźców. Nieszczęścia płynące z nadużyć alkoholu są powszechnie znane. Nie można zestawiać ich z niczym, a szczególnie z wpływami akcyzowymi do budżetu państwa związanymi ze sprzedażą alkoholu. Opłaty akcyzowe mają niewielki wpływ na obniżenie spożycia napojów alkoholowych. Jedyny realny czynnik, który obniża spożywanie, to kultura. Kultura rodząca się w rodzinach, a podtrzymywana i rozwijana za sprawą życia religijnego i społecznego. Ciągłe przypominanie wagi ludzkiej trzeźwości, słów i postaw wielkich polskich autorytetów jest niezmiernie ważne, niezależnie od czasów i okoliczności politycznych, istotnie niezależne od wyznawanych wartości czy przynależności do partii politycznych. Polacy potrzebują w tym zakresie szczególnej troski o siebie i swoją ojczyznę. Polska będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale. Słowa błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, który ponad 100 lat temu tak właśnie przestrzegał, nie tracą na swym znaczeniu. Niech właśnie one będą mottem i uzasadnieniem powyższej uchwały. Klub Prawo i Sprawiedliwość popiera uchwałę w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość narodu. Dziękuję bardzo.